Stoję właśnie przed wejściem do zoo w Berlinie. Za chwilę idziemy do kasy dowiedzieć się, czy mają tu jaka. Hallo, haben Sie nur eine Frage? Haben Sie jak? Hier? Innen? Ja. Ja. Okay, danke schön. Und morgen ist auch aus 9 Uhr. Von 9 Uhr bis 16.30 Uhr. Beste Einlass ist ja, danke schön. Mamy bilet, mamy mapkę, zaraz zobaczymy, którędy dojść do jaków. Więc stoimy tutaj, główne wejście. Widzę, że trzeba iść prosto. Miniemy sławny pawilon z pandami. Później kawałek dalej. Skręcamy w prawo i tu chyba będą jaki. Idziemy. Jest, doszliśmy do wybiegu pand. Jak tu czytam, to jest Großer Panda, czyli Giant Panda, pandy giganty. Zaraz się im przyjrzymy trochę bliżej po drodze. Tyle by było pandy. Oczywiście udajemy się dalej, bo nie przyszliśmy tu oglądać pandy. Jaki czekają, już je czuję w powietrzu. Już pojawia się mały przedsmak jaków. Jesteśmy przy wybiegu z bizonami. Jest to bizon, American Bison Buffalo. Po łacinie łatwo bizon bizon. Dalej następny w kolejności jest Wisent. To będzie, zdaje się, nasz żubr, ponieważ jest tu napisane European Bison, bizon europejski. Spójrzcie na niego. Następny w kolejności wybieg to jest Europäischer Hauswasser Büffel, czyli domestic buffalo, udomowiony bizon. Zobaczmy, jak on wygląda. Też prezentuje się okazale. Ciśnienie rośnie. Następny wybieg. Przed nami Watussi, Watussi Rind. Dalej, mniej trochę może okazały. Flachland Anoa. Lowland Anoa. Kolejny z rodziny bawołów się nazywa Vorderindischer Gaur. Albo po prostu Gaur. Już w nazwie łacińskiej pojawia się bos, bos frontalis gaurus, czyli bos ma również jak. A przed nami tablica poglądowa ze wszystkimi gatunkami Wildrinder, czyli w skrócie mówiąc dzika wołowina, która biega po stepach i się nie udomowiła jeszcze na kotlety. Jesteśmy przy kolejnym wybiegu. Patrzę, już tyle tych gatunków bydła jest, a jaka ciągle nie widać. Zacząłem powoli tracić nadzieję, zobaczymy, czy się znajdzie. Na tablicy Java Banteng. Java Banteng, boss Javanicus. Kolejny gatunek podobny do jaka.
Kolejny wybieg. Przed nami. Rotbüffel. Czyli Forest Buffalo. Byk leśny. Zobaczmy, czym się charakteryzuje, jak wygląda. Jak przed chwilą widzieliśmy i jak tutaj wyczytałem na tablicy, charakterystyczne dla tych oto stworzeń są długie, owłosione uszy, którymi zabawnie machają, pewnie odganiając owady i inne takie tam. Idziemy dalej. Gdzie te jaki są? Tutaj jakieś mniejsze świnki widzę, to na pewno do jaka nie jest podobne. Tutaj w takim klimacie bardziej górskim, na skałach, znajdujemy coś podobnego, co było w Toruniu. To jest Sichuan Takin. Zobaczmy tego stworka. Po drodze mijamy jeszcze żyrafy na jakimś wspólnym wybiegu z innymi zwierzakami. Ale gdzie są jaki? Powoli zaczynam tracić nadzieję. Być może pani w kasie wprowadziła mnie w błąd, mówiąc, że mają tu jaki. Myślała może o innych bawołach, dla niej to może wszystko jedno. Dla nas to kolosalna różnica. Jeszcze jest ostatnia szansa, widzę, taki jest wybieg wspólny różnych zwierzaków i tam może będą jaki. Chociaż to byłby skandal, że jaki nie mają swojego własnego wybiegu, tylko muszą z innymi się bratać. Idziemy. Teraz jesteśmy przed kawiarnią. Jest hasło reklamowe. Gute Laune, Frisch gebacken. Gute Laune, tylko nie widzę tu żadnych jaków. To ciężko mieć Gute Laune. Już trochę jestem poddenerwowany tym faktem. Idę jeszcze do ostatniego wybiegu sprawdzić. Jesteśmy przy wybiegach ostatniej szansy. Ciągle jaków tu jakoś nie widzę. Są zebry, są jakieś kozice. A gdzie są jaki? Doszliśmy do wybiegów ostatniej szansy. Już więcej nie mam pomysłu, gdzie można by szukać jaków. Chyba nie ma jednak tych jaków. Na pocieszenie zostaje nam koń Przewalskiego. Opuszczamy Zoo w Berlinie. No niestety nie spisali się. Nie mają podstawowego zwierzęcia, jakim jest król zwierząt, jak. Pani w kasie wprowadziła mnie w błąd, mówiąc, że mają. Minusik trochę dla wielkiego, sławnego zoo w Berlinie. Przereklamowane to wszystko jest. A jaka będziemy szukać dalej w innych ogrodach. Na koniec blisko wyjścia. W sumie to też jest na początku blisko wejścia, tak samo. Uznawany powszechnie za króla zwierząt lew. Powiedzmy, że będzie tutaj królem z powodu nieobecności jaka.